Bardzo interesujące. G99 z tej strony, Gabriel, cześć. Właśnie tak wyglądała moja przygoda z próbą nagrania tema bodajże podobno jednej z najciekawszych i najlepszych gier zeszłego roku. Batman Arkham City. Wychodzi edycja Game of the Year. Demo na Steamie pokazało się jakiś czas temu, stwierdziłem, że warto to będzie sprawdzić. Batman Arkham Asylum grałem, mam tę grę parę miesięcy, parę tygodni temu właściwie ją dostałem. Była to dość ciekawa pozycja. Mankamenty tej gry były dwa. Pierwszym to był kwestia systemu walki. Jest tylko jeden mankament systemu walki, bo system walki jest generalnie świetny w Arkham Asylum, poza jedną rzeczą. Nie ma jakiejś szybszej możliwości wykańczania przeciwników, którzy leżą na ziemi. Efekt jest taki, że całą sekwencję bijesz wszystkich dookoła, Batman sobie świetnie radzi, oni wszyscy leżą na ziemi, a potem i wszystko się przeciąga, ponieważ oni zaraz wstają i żeby ich dobić, to trzeba chwilę temu poświęcić i zazwyczaj kończy się to tak, że ci, którzy są wokoło, któryś w końcu cię walnie. To taki jeden mankament, ale to mniejsza o to. Drugim była ostatnia bitwa, która po prostu mnie rozłożyła, bo nie byłem w stanie totalnie, żadnej pomocy nie było, która by wskazała mi, co mam robić. Ale prędzej czy później prawdopodobnie przejdę tę grę. Byłem więc bardzo zaciekawiony tym, jak będzie wyglądało demo niczego innego jak właśnie Arkham City, ponieważ gra wygląda naprawdę fajnie. Mamy do dyspozycji, pomimo tego, pomimo Batmana, to jeszcze oczywiście każdy, kto kupi grę od deweloperów, dostanie Catwoman, i są jeszcze dwa dodatki, jest Nightwing i jest Robin. Wszystko wygląda świetnie, animacje tej grze są bardzo fajne, poza tym otwarty świat, więc naprawdę zapowiadało się fajnie. Ale na czym to wszystko poległo? Poległo mianowicie w jednej konkretnej sprawie. Demo, nie mogę wam pokazać dema nagranego, ponieważ demo ma ograniczenie 15 minut. Można grać tylko 15 minut, co pozwala nam właściwie zobaczyć dwie sekwencje bitwy, niewiele więcej czasu starczy, ale wygląda na to, że ja nie mogę odpalić tej gry po raz drugi. To, co było na samym początku tego materiału, to było właśnie to, jak wygląda moje jak wyglądało moje odpalanie gry. Jestem tym wysoce zbulwersowany i wysoce po prostu wściekły, ponieważ nie tak się promuje gry. 15 minut i co ja mam z tym zrobić? 15 minut było spoko, było fajne, a teraz nie mogę tego pokazać, nie mogę o tym mówić, nie mogę nic właściwie zrobić, ponieważ łaskawie licznik doszedł do końca. Dlatego czasowe ograniczanie dem to jest praktyka, która powinna zniknąć z tego świata i jestem wielce sfrustrowany tym faktem, że wymyślili, że Warner Bros. Games i Rocksteady wymyślili taki idiotyzm. No ale cóż poradzić. W związku z czym nie zobaczycie mojego gameplayu z Batman Arkham City, dopóki prawdopodobnie gra w jakimś sposobem nie znajdzie się w moim posiadaniu, a nie będę jej piracił, bo mam zbyt duży szacunek do tego, co robią, a zarazem za dużo sobie na razie życzą, ażeby za nią zapłacić. Prędzej czy później ona jest na moim, że tak powiem, jak to się fajnie mówi, liście życzeń, i prędzej czy później spróbuję ją gdzieś kupić, ale wątpię, żebym robił z niej coś więcej niż tylko jakieś urywki, ponieważ let's play takiej gry specjalnie mnie nie zachwyca. Dzięki, że posłuchaliście. Widzicie mniej więcej, jak czasami deweloperzy, jak wydawcy nas traktują. Traktują jak nas jak idiotów, którzy nie za bardzo rozumieją, co się wokół nas dzieje. Niestety pozycja siły, jaką mają nad nami, jest dość znaczna. Niemniej jednak ten materiał wrzucę na YouTube, żebyście mogli posłuchać, jaki jestem wściekły z punktu widzenia tak idiotycznych i po prostu śmiesznych praktyk, jakie wymyśla czasami ten świat wobec ludzi, którzy chcą po prostu mieć trochę czasu i chcą coś sprawdzić, nim to kupią, bo teraz będę musiał to kupić, żeby móc to zagrać. Cóż, dzięki serdeczne, na razie.